Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Jedną z rzeczy, które ja bardzo polecam, jeżeli chcemy zacząć praktykę pisania do rozwoju własnego, to jest pisanie tak zwanego strumienia świadomości. To gdzieś w literaturze funkcjonuje również jako morning pages, czyli taka praktyka, którą najlepiej stosować jako pierwszą rzecz rano i po prostu wylewać na kartkę papieru dokładnie to, co mamy w głowie. Bez cenzury, bez kadrowania się, bez zastanawiania się, bez myślenia o tym i wręcz z takim nastawieniem, że to nie jest po to, żeby komuś pokazać te zapiski. Sama dla siebie, nawet niekoniecznie ja muszę myśleć o tym, że ja kiedyś do tego wrócę. Okay. Bo ta terapia, ta ulga, ten efekt terapeutyczny odbywa się w momencie, kiedy piszę. Nie później. Nie analiza później tego, co napisałam. Tylko ten moment, kiedy piszę. I idealnie jest, tak jak mówię, zrobić to jako pierwszą rzecz rano, na takiej zasadzie, że no wiadomo, można wstać, napić się wody, skorzystać z toalety, ale nie zaglądać do telefonu, nie pozwalać na to, żeby świat, że tak powiem, wszedł nam już w naszą orbitę, czyjeś sprawy, czyjeś SMS-y, jakieś wiadomości, maile i tak dalej, tylko robię to, co muszę zrobić po tym, jak wstałam, a potem siadam do zeszytów, siadam do kartki. Myślę, że takiego formatu szkolnego 2-3 strony to jest wystarczająca ilość tekstu, żeby... To jest bardzo dużo. Nie? To jest idealna ilość. To jest idealna, minimalna ilość. Oczywiście czasami mamy tak, że po dwóch stronach, po trzech stronach, nie kartkach. Po dwóch, trzech stronach mamy potrzebę pisać dalej i dalej i dalej. Ale rzeczywiście, żeby poczuć efekt tego strumienia świadomości, poczuć to takie odblokowanie. Czasami po takich pierwszych zdaniach, które my napiszemy, te pierwsze zdania czasami to są takie zdania, właściwie to nie wiem, po co ja to robię. Robię to tylko dlatego, że usłyszałam w podcaście, że to jest dobry pomysł, ale w ogóle nie mam pojęcia, co mam pisać, nie? Ale za chwilę mamy tak, jakby się otwierały drzwi do podświadomości. No jest ten efekt po prostu gdzieś dotarcia do takiej ukrytej, wrażliwej, prawdziwej wersji siebie. I to robi niesamowity efekt. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.